ci to przyznać, Cal, że tam, gdzie się zjawiasz, zaraz się coś dzieje. Ej, przecież chciałeś więcej klientów. Prawda, walą drzwiami i jeśli tak dalej pójdzie, to może... Ciekaw? Nie spuszczaj wzroku ze ścieżki. Do zobaczenia, Monk. Podoba ci się to, co widzisz? Nieważne. Dlaczego pomioty szukają cię na Coruscant, ha? Czy to miejsce nie jest ostatnio dla... Nie rozmawiajmy. Dobra odpowiedź. Tak czy siak, strzelczyni wyborowa niejaka Gat Mido węszy za tobą w zakładach. Zabrała ze sobą kilku pachołków, ale jeśli zneutralizujesz przywódczynię... Skupimy się na naszym... Dobrze. Nie chciałabym, żeby coś ci się stało, Cal. Sytuacja dopiero się poprawiła. Sporo tu poszukiwaczy. Jeden raz. Pewnie zeszliśmy do kopalni. Porzucili? Tak. Sama spokojnie kroczyłam przez ciemność. A poszukiwacze? Martwi. A tak, gdybym ich goniła, też bym zginęła. Przybyły. A jak przeszło się od tworzenia melodyjek na... Cóż, zebrałam kilka prostych kawałków. Rozdawałam je przyjaciołom i wieści się rozeszły. Zaczęłam grać wystarczająco. W końcu przypadł współpracę... Z Maxem Ribo? Właśnie. Powiedziały, że załatwią mi pan. Jak mówiła o Jądrze, pomyślałam Chandrila. Więc tam pojechałam. Miłego słuchania. Cal, skoro tu jesteś, to... Jasne. Słyszałam, jak operatorzy pogłębiarki rozmawiają o dziwnej... To prawie na pewno kolejna komnata wielkiej... Ale nie sądzę, żebym była w stanie przeprowadzić jakieś bad... Mógłbym rzucić tam za... Ach, było... A więc jak znalazłeś się po niewłaściwej stronie prawa? Po studiach pracowałem dla Agencji Skarbowej Republiki. A więc byłeś poborcą podatkowym? Nudnie legalna robota. Ale ta, że tak powiem. A ty im pomagałeś za odpowiednią cenę. Tak, ale moja garza była niczym wobec pieniędzy. Niech ci będzie moran. Cal, znalazłeś to miejsce, o którym... Tak, a myślałem, że zmyśl... Nigdy bym cię nie ochła... Trzymam za słowo. W porządku, ale myślę, że się ro... Czołem. Cześć. Zastanawiamy się nad podłączeniem nowych ok... Niezły pomysł. Gdzie się tego nauczy? Od naszego starego znajomego. Potwierdza. Dobrze mieć u boku kogo... Tak by się wydawało. A więc niewykluczone. Dość ostro jak na kogoś, kto przekręcił wa... Próbował wetknąć kciuk w nasz kawałek... Niektórzy nie zasługują na drugą. Będę o tym pamiętać. Goroko walczą do samego... Tak, to... Wiele potworów tak się zachowuje. Przekonałam się o tym na własnej skórze podczas rodzinnej wycieczki. Tropiłam Kiwaroe aż do jej gniazda. Zabijała bydło. Podejście wyszło mi idealnie. Ale rodzina mnie obserwowała, więc pozwoliłam sobie na odrobinę. Rozproszyłam się. Jedna z jej nóg walnęła o ziemię i mało nie zmiażdżyła mi kręgu. Mama odepchnęła ją na bok w samą porę i po prostu wykończyła. Było blisko? Tak. Jeśli zagonisz jakieś stworzenie w kozi róg, nigdy nie lekceważ swojej ofiary. Wiesz, czego tu brakuje? Działającej dyscypliny! Ci wyszczekani jeźdźcy tak po prostu sobie... Chwilę mnie nie było na planecie i po prostu musi do nich dotrzeć, że nie mogę być... Muszą nauczyć się bronić, Gris. Nie możesz walczyć z... Nazywasz się Har, tak? Ganiałem po Kobo. Podobno od przybycia narobiłeś... Wieści szybko się... Jeśli martwisz się prywatność... stare... oczy mam, jakie mam. Hej, Cal. Dobrze cię widzieć. Z
Słyszałam od Griza, że nasz dzielny Karl po prostu wykosił tych wszystkich bandytów i nawet się nie spocił. Griz ci to powiedział? Pewnie. Nie widziałaś jeszcze, żeby ktoś się tak ruszał. To jego słowa. Ten laterończyk kłamie. Powie prawdę, jeśli będzie się ciebie bał. Nie spiesz się! Spełnia twoje wymagania? Zdecyduję się na to. Bardzo roztropna decyzja. Bezpiecznej podróży, Karl. Jak ci się podoba w Pailu? To miejsce jest jak oaza. Jeśli zdradzisz Grizowi, że to powiedziałam... Pytanie brzmi, czy stać cię, aby pokonać innych zawodników? Więc sądzisz, że dasz radę staremu Grizowi? Sądzisz, że dasz radę staremu Grizowi? Jak to w grę nie wchodzą prawdziwe kredyty? Będzie prawdziwe starcie umysłów. Zwycięstwo dało się przewidzieć. Zwycięstwo dało się przewidzieć. Więc sądzisz, że dasz radę staremu Grizowi? Zwycięża w tej rundzie!
Prawdziwe kredyty. Więc sądzisz, że dasz radę staremu Grizzowi? Nie wchodzą prawdziwe kredyty. Więc sądzisz, że dasz radę staremu Grizzowi? Staremu Grizzowi? Ciebie uśmiechnęło.
No dawaj, podwajamy stawkę? Zapraszam ponownie, kiedy zechcesz. Witaj, czuj się jak u siebie w domu. Zróbmy postój. Gniazdo drgawców. Gris się ucieszy, jak o tym usłyszy. Jesteśmy zamknięci. Wczoraj...
niebezpieczeństwa! Tak trzymać! Mam prawić go wreszcie! Pomóż, Vidi! Atakować go! Znajdę swój słaby punkt! Zabierzmy to do domu. Sprawdź to, Vidi. Jeźdźcy napsuli krwi Imperium. Może się zrobić ostro, Vidi. Kiepska widoczność. Musimy iść dalej. Obwód. Nie masz jak sobie z nim poradzić, prawda?
Muszę się skupić. Gotowe. Kiedyś to miejsce tętniło życiem. Teraz to miasto duchów. Nie wyłączaj czujników, Biddy. Nie ufam tej okolicy. Co to mały? Że coś tu nie gra. Interesujące. Imperialny prom. Kto wie, co przewoził w ładowni. Na pewno warto zerknąć. Wyrośnie z nich coś ciekawego. Interesujące. Panel kontrolny jest gdzie indziej. Musimy uciekać!
Dalej chyba musimy się wspinać. Bezpieczniej niż iść na piechotę. Spora ochrona, co nie? Ciekawe, komu zależało na dyskrecji. Nic nas nie zatrzyma, co? Odłamek. Zabierzmy go do sklepu Domy. Oddział jak na zabezpieczenie promu. W środku musi coś być.
Musimy jakoś tędy przejść. No jak? Uważaj, mały. Cetroidy miały kiepski dzień. Szturmowiec czystki. Sam się o to prosił. Co tam? A, chcesz to? Trzymaj, mały. Co? BD? Czas ruszać! To jakaś... strzałka elektryczna? Może następnym razem przeskanuj, zanim strzelisz. Jeszcze raz. Potrzebuję pomocy. Odpalaj! Pora ruszać.
Twoja kolej, BD-1. What?
sekrety ogromnej siły. To chyba kolejny odłamek.